6 stycznia rozpoczęła się peregrynacja Matki Bożej Loretańskiej. W roku wiary figura Maryi nawiedzi wszystkie parafie naszej diecezji. W materiale pokazujemy, jak wierni z parafii Otwock-Kresy przyjęli Matkę Bożą. Rozpoczęliśmy uroczystą mszą świętą wczorajszego dnia o 19:30, która zgromadziła dosyć liczną grupę parafian, a przede wszystkim prezbiteriat dekanatu Otwock-Kresy z księdzem dziekanem Kazimierzem Gniedziejko na czele. Bardzo tutaj dzisiaj przypadło mi słowo księdza biskupa Marka, który powiedział, że to nie peregrynuje figura, tylko Matka Boża. Niech Maryja przyniesie nam potrzebne łaski, a my bądźmy tymi, którzy zadając pytania Bogu, nie mają już gotowych odpowiedzi, ale z ufnością przyjmą te, które Pan Bóg nam da w naszym życiu, w Bożym Słowie, w drugim człowieku, w wydarzeniach życia. A o jakie owoce ksiądz prosił dla swojej parafii podczas tej peregrynacji? No, przede wszystkim o łaskę takiej wierności Bogu, bo jest dużo parafian tak zwanych wierzących, a trochę mniej praktykujących, żeby oni ożywili się. I mam nadzieję, że ta figura może nie rozwiąże problemu na 100%, ale jednak pozostawi po sobie. Matka Boża w tej figurze pozostawi po sobie owoc. To już widać. Jak oni są zaangażowani, jak przygotowywali się do tego materialnie i duchowo, to mnie bardzo cieszy. Bardzo takim wymownym znaczeniem jest, że wierni swoje intencje, jakie noszą w swoim sercu, będą składali na karteczkach do stągwi, która jest ustawiona przed figurą. I to później będzie odczytane, czy po prostu nawet weźmy, gdyby nie było czytane, to Matka Boża będzie wiedziała, znała każdej osoby tą intencję. Zobaczcie, moi drodzy, ile w życiu każdego z nas było i może jest radości i siły, kiedy potrafimy być blisko drugiego. Kiedy potrafimy go posłuchać. Była możliwość przede wszystkim do spowiedzi. No i wszystkie grupy. Wyjątkową radość widziałem u grupy AA, że oni mogą się pomodlić. I wyjątkową grupą widziałem radość również u grup różańcowych. Chociaż mówiąc to, może krzywdzę inne, nie chciałbym tego czynić. Ale to była jakaś potęga i żywioł modlitwy. Ukochana Matko Boża, uczyłaś nas miłości do Chrystusa i do bliźnich, do tych, którzy nas miłują, i do tych, którzy nas jeszcze jako Kościół nienawidzą i nie rozumieją. Matko wędrująca, bądź z nami i nie opuszczaj nas, kiedy będzie nam ciężko, będziemy osamotnieni, kiedy pojawią się jakiekolwiek trudności.
Znaczy, każda parafia inaczej witała i każda parafia inaczej żegnała. No, to jest takie właśnie moje było wzruszenie. No i niektórych ludzi płakali.